Grzegorz, widać ciebie. Widać ciebie, Grzegorz. Witam Państwa na konferencji prasowej podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego. Dziękuję za Państwa przybycie. Podczas tego spotkania zostanie zaprezentowany raport z badania zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu TU-154M numer 101 w dniu 10 kwietnia 2010 roku nad lotniskiem Smoleńsk-Siewierny na terenie Federacji Rosyjskiej. W konferencji wezmą udział członkowie podkomisji, przewodniczący pan Antoni Macierewicz, Wiesław Binienda, Kazimierz Nowaczyk, Marta Palonek, Grzegorz Szuladziński, Aleksandra Śliwowska, Janusz Bujnowski, Janusz Więckowski, Jacek Kołota, Jacek Jabczyński, Wojciech Fabianowski, Andrzej Łuczak, Tomasz Ziemski, Beata Majczyna oraz Marcin Gugulski. Prezentacji ustaleń i wniosków podkomisji dokona pan przewodniczący. Po prezentacji zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Przewidujemy po jednym pytaniu na redakcję, wyłącznie w zakresie prezentowanych tutaj treści raportu. Zapraszam, panie przewodniczący, do zaprezentowania raportu podkomisji. Dziękuję. Witam Państwa. Chciałem dodać, że olbrzymią rolę podczas prac komisji odegrał także pan doktor Nienautowski, który nie został przez pomyłkę wyczytany. Bardzo dziękujemy panie doktorze za obecność. Szanowni Państwo, podkomisja do ponownego zbadania wypadku lotniczego przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w sprawie zdarzenia lotniczego z udziałem TU-154M PLF-101 Polskich Sił Powietrznych 10 kwietnia 2010 roku nad lotniskiem Smoleńsk-Siewierny na terytorium Federacji Rosyjskiej. W dniu 10 sierpnia 2021 roku podkomisja do ponownego zbadania wypadku lotniczego w składzie przewodniczący Antoni Macierewicz, pierwszy zastępca Kazimierz Nowaczyk, drugi zastępca Wiesław Binienda, sekretarz pani Marta Palonek, członkowie Janusz Bujnowski, Wojciech Fabianowski, Marcin Gugulski, Paweł Jacek Jabczyński, Jacek Kołota, Andrzej Łuczak, Beata Majczyna, Bogdan Nienautowski, Grzegorz Szuladziński, Aleksandra Śliwowska, Janusz Więckowski, Tomasz Ziemski, Krystyna Zieniuk. Komisja określiła wówczas przyczynę zdarzenia lotniczego z udziałem statku powietrznego TU-154M numer boczny 101 Polskich Sił Powietrznych z 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Obecnie to jest pierwsza baza lotnictwa transportowego. Zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 roku nad lotniskiem Smoleńsk-Siewierny w Rosji jako wynik aktu bezprawnej ingerencji. Komisja podtrzymała decyzję zawartą w raporcie technicznym z 11 kwietnia 2018 roku
o unieważnieniu raportu końcowego z badania zdarzenia lotniczego z samolotu Tu-154M nr 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 roku w rejonie lotniska Smoleńsk Północny z dnia 29 lipca 2011 roku. Punktem wyjścia prac komisji była analiza decyzji dotyczącej remontu Tu-154M, a następnie przygotowań do wizyty polskiej delegacji z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim na czele w Katyniu. Lotu do Smoleńska działań wojskowych oraz cywilnych służb polskich i rosyjskich. Podkomisja przebadała historię wydobycia i odczytu rozmów z kokpitu z rejestratorów oraz zapisy rejestratorów parametrów lotu i ich wiarygodność. Odtworzyła trajektorię lotu, uderzenie w ziemię według komisji pani Anodiny i komisji ministra Jerzego Millera. Została przebadana ścieżka kontrolnego podejścia i odejścia na drugie zajście pilotów Tu-154M, czego dotychczas nie czyniono, ponieważ zakładano, że badanie wydarzeń po hipotetycznym uderzeniu w brzozę nie ma już żadnego znaczenia. Tymczasem to właśnie ostatnie 20 sekund lotu Tu-154M przesądziło o tragedii smoleńskiej. Tymczasem podkomisja odtworzyła we współpracy z Narodowym Instytutem Badań Lotniczych Wichita w USA, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Instytutem Lotnictwa w Warszawie, Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie strukturę statku powietrznego Tu-154M i przeprowadziła symulację jego lotu oraz uderzenia w ziemię zgodnie z parametrami komisji pani Anodiny i raportu Jerzego Millera oraz ekspertów prokuratury wojskowej w Warszawie. Zrekonstruowano także rozkład szczątków samolotu na całym obszarze jego niszczenia oraz rozmieszczenia ciał i fragmentów ciał poległych pasażerów. Ważne miejsce w badaniach podkomisji zajęły symulacje i rekonstrukcja eksplozji, a także w lewym skrzydle oraz w centropłacie rekonstrukcji rozpadu poszczególnych części samolotu, a także doświadczenia pirotechniczne. Przeanalizowano też proces podejmowania decyzji w sprawie badania katastrofy oraz postępowania prokuratury i komisji lotniczych. Na zlecenie podkomisji przeprowadzono w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych analizy i badania dotyczące pozostałości śladów materiałów wybuchowych na szczątkach Tu-154M nr 101 oraz w samolocie Tu-154M nr 102. Ponadto dokonano obliczeń i analiz między innymi z zakresu fizyki i aerodynamiki, które potwierdziły lub wykluczały ewentualne hipotezy wydarzeń 10 kwietnia 2010 roku. Korelacja wyników tych wszystkich badań pozwoliła na odpowiedź, co rzeczywiście wydarzyło się nad Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. W toku prac podkomisja zgromadziła dokumenty dotyczące przebiegu, przyczyn i okoliczności zdarzenia lotniczego pochodzące między innymi z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Żandarmerii Wojskowej, Inspektoratu Uzbrojenia, Pierwszej Bazy Lotnictwa Transportowego, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, obecnie
Służba Ochrony Państwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podkomisja uzyskała również wgląd w 750 tomów akt ze śledztwa Zespołu Śledczego nr 1 Prokuratury Krajowej oraz wybrane wyniki prac i analiz. Podkomisja wykorzystała ponad 100 ekspertyz i przeprowadziła liczne eksperymenty. W toku prac podkomisja zgromadziła dokumenty dotyczące przebiegu przyczyn i okoliczności zdarzenia lotniczego pochodzące z Ministerstwa Obrony Narodowej, jak już mówiłem, spraw zagranicznych i pozostałych instytucji państwowych, które przed chwilą przywołałem. Podkomisja uzyskała również wgląd... Pan generał Błasik był w kabinie. Tutaj później jest to... To jest dalej, ale ta podstawa... Jeżeli państwo pozwolicie, przechodzimy teraz do prezentacji pokazującej jeden z większych problemów, przed jakimi stała komisja, mianowicie zafałszowanie materiału dowodowego. Że tak powiem, gwałtownego hamowania, przecież normalną sprawą, jeżeli jestem w korytarzu, to znajdę się natychmiast w części czołowej, wpadnę do kabiny. Jednakże od początku jasno sformułowany cel uświęcał środki. Bez żadnych skrupułów dokonywano twórczych korekt dowodów i ekspertyz. Tutaj mamy znowu z ekspertyzy wykonanej przez firmę Smolgis zaznaczone prawdopodobne strechy wybuchów o średnicy 14,9 metrów, czyli tu i tu. To jest nieładnie napisane wybuchów, ale możemy... Bardzo źle napisane. To trzeba ściąć. No, czy możemy to twórczo, dokonać twórczo korekty od razu? A tutaj wstawimy... Tak? Strefy. No dobra, strefy pożaru. Dobrze, dobrze, dobrze. I co? A bez średnic? Nie, bezprawdopodobne. Od pierwszych dni dowody odpowiedzialności rosyjskiej ukrywano. Pan przedstawia, jak wyglądała ostatnia faza lotu, formułując dość taką tezę, która zaskoczyła wszystkich. Mianowicie, że to rosyjska. Znaczy, nie zaskoczyła ta teza, ale zaskoczył fakt sformułowania na tak wczesnym etapie tej tezy. Tam pan to wyboldował tłustym drukiem, że odpowiedzialna jest strona rosyjska. Że jest odpowiedzialna strona rosyjska? Ze względu na to, że nie zamknęła lotniska, tak. Być może to jest, że to jest... Oj, to chyba coś... Jeśli to jest mój meldunek, to ja tutaj... Chyba tak, nie, to chyba... Nie istniały fakty i dane, których nie dałoby się twórczo skorygować. Chciałem zwrócić uwagę, że to było dlatego, że przesunięto drzewo w czasie, które przez pięć miesięcy nikt nie zauważył, że jest inny czas. I dlatego zostało wszystko zmienione na podejściówce, bo dopiero niedawno ktoś zauważył, że drzewo musi być w momencie, kiedy jest 2,8 sekundy. I dlatego zostało zmienione, a do tego momentu jeszcze nikt tego nie analizował. 16. Jak państwo widzicie, to był największy problem metodologiczny, przed którym znalazła się podkomisja. Materiały, które dowodowe, nie tylko zostały pozostawione przez rząd Donalda Tuska w dyspozycji Federacji Rosyjskiej, ale były także ukrywane, niszczone i fałszowane. Strona rosyjska jasno stwierdzała, że Polska nie otrzyma materiałów dowodowych i warunkuje po dzień dzisiejszy otrzymanie tych materiałów zgodą Rzeczpospolitej Polskiej na przyjęcie raportu pani Anodiny. Dopóki strona polska nie przyjmie raportu pani Anodiny, dopóty nie otrzyma materiałów dowodowych, które zostały przejęte przez stronę rosyjską za zgodą rządu pana Donalda Tuska.
Przedstawiciele Polski nigdy nie słyszeli ani nie widzieli całości oryginałów zapisów rejestratorów lotu. Nie badali zniszczeń wybuchowych w Centropłacie i innych części samolotu. Nie widzieli zapasowego silnika elektrycznego ani nie dokonali laboratoryjnej analizy silników. Nie otrzymali też większości dokumentów lotniska Smolensk-Siewierny oraz rosyjskiego systemu kontroli lotów. Tak wyglądała sytuacja, w której się znalazła nasza podkomisja, gdy rozpoczęła pracę. Na podstawie posiadanych pełnomocnictw od prezydenta Federacji Rosyjskiej premier Władimir Putin przekazał związanej ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej pani Anodinie przeprowadzenie badania technicznego katastrofy. Kierowana przez nią instytucja, Międzypaństwowy Komitet Lotniczy, blokowała dostęp w stronie polskiej do szeregu dokumentów głównych, podstawowych, w tym do instrukcji wykonywania lotów w rejonie lotniska Smoleńsk-Siewierny. Zaś przedstawiony w styczniu 2011 roku raport Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Federacji Rosyjskiej zawierał poświadczenie nieprawdy w oficjalnym dokumencie poprzez prezentację nieaktualnej karty podejścia lotniska Smoleńsk-Siewierny. Jednocześnie działanie Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej skutkowało ograniczeniem stronie polskiej dostępu do materiału dowodowego w postaci rejestratorów pokładowych, jak też szczątków wraku. Począwszy od roku 2019, żaden z przesłanych przez prokuraturę krajową w Warszawie wniosków o pomoc prawną nie został zrealizowany przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Efektem wszechstronnych działań strony rosyjskiej, prowadzonych niewątpliwie z udziałem najwyższych czynników decyzyjnych, w tym przez prezydenta Federacji Rosyjskiej, pana Putina, są istotne utrudnienia w pozyskaniu pełnego materiału dowodowego przez polskie komisje badania wypadków lotniczych, jak też przez prokuraturę Rzeczpospolitej Polskiej. 10 kwietnia 2010 roku samolot odbywał lot wojskowy na podstawie rozkazu dowódcy 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Przyczyną katastrofy 10 kwietnia nad Smoleńskiem był akt bezprawnej ingerencji strony rosyjskiej na statek powietrzny Tu-154M z delegacją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym i bezspornym dowodem tej ingerencji był wybuch w lewym skrzydle na 100 metrów przed minięciem przez samolot brzozy na działce doktora Bodina nad terenem, gdzie nie było ani wysokich drzew, ani innych przeszkód mogących zagrozić samolotowi. Podkomisja precyzyjnie zidentyfikowała miejsce, czas i dźwięk eksplozji, która zniszczyła skrzydło i zapoczątkowała katastrofę. Jej kontynuacją była następna eksplozja w Centropłacie kilkanaście metrów nad ziemią, która zniszczyła cały samolot i zabiła polską delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Bardzo proszę, następny slajd. Działania te poprzedzone zostały dwoma operacjami dezinformacyjnymi, wprowadzającymi chaos wśród kontrolerów lotu Federacji Rosyjskiej i utrudniającymi polskiej załodze odejście na zapasowe lotnisko w Witebsku. Chodzi o dokonaną przez Rosjan w ostatnim momencie i ukrytą przed polskimi pilotami zamianę lotnisk zapasowych z Witebska na Domodjedowo i Szeremietiewo
oddalone od Smoleńska o godzinę lotu. I obłędne sprowadzanie samolotu tak, by groziło mu uderzenie w ziemię. Trzeba podkreślić, że mimo tych działań rosyjskich, polscy piloci już blisko 40 minut przed Smoleńskiem oświadczyli i przekazali to stronie rosyjskiej, że lądowanie nie będzie możliwe, a po minięciu 100 metrów nad lotniskiem podjęli decyzję o odejściu na drugi krąg. Potwierdzili to rosyjscy kontrolerzy i dyspozytorzy lotu Smoleńsk-Siewierny i Smoleńsk-Jużny, czyli Smoleńsk Północny i Smoleńsk Południowy, których komendy zostały zanotowane w relacjach rozmów z bliższego punktu startowego, zwanych w dokumentach wieżą. Oczywiście, jak Państwo wiecie, wówczas na lotnisku Siewierny nie było wieży. Był budynek, no, rodzaj budy taki, który był używany jako punkt startowy. I tam właśnie zostało to jasno wtedy sformułowane przez kontrolerów lotu na temat tego, co dzieje się z samolotem. Cytuję, odszedł na drugi krąg i spadł. Wszystkie te wydarzenia zostały odnotowane w wiarygodnych i dostępnych wszystkim poprzednim komisjom dokumentach relacjonujących na bieżąco przebieg lotu. Były one ignorowane, ukrywane lub fałszowane przez poprzednie komisje, przez polityków i przez wielkie media, pragnące ukryć sprawców tragedii i oskarżające polskich pilotów, generała Andrzeja Błasika i prezydenta Lecha Kaczyńskiego o spowodowanie katastrofy. Gdybym mógł poprosić o następny slajd. Trzeba sobie zdać sprawę, że żaden pilot, żadna załoga nie doprowadzi samolotu do lądowania lub odejścia na drugi krąg, kiedy w samolocie zostanie odstrzelone 5 metrów skrzydła i wybuch doprowadzi do rozerwania w powietrzu kadłuba na 65 tysięcy części. A tak właśnie stało się nad lotniskiem w Smoleńsku. Nad wrakowiskiem, na których te 65 tysięcy części zostało odnalezionych i zidentyfikowanych przez polskich archeologów. Załoga Topolewa wykonała prawidłowo wszystkie procedury i czynności podejścia do lotniska w Smoleńsku. Samolot zmienił swoje kąty pochylenia i kąty natarcia i zaczął odchodzić na drugi krąg. Potwierdzenie tych faktów zawarte jest nie tylko w dokumentach rosyjskich kontrolerów lotu, które przywoływałem, ale także w analizach rejestratorów pokazujących kolejne fazy lotu. Powtarzam raz jeszcze, w ostatnim momencie zostały zmienione kąty pochylenia i kąty natarcia i samolot zaczął odchodzić na drugi krąg. Materiały wskazujące na błędy załogi zostały w dużej części zmanipulowane. Dotyczy to zarówno zapisów w rejestratorach parametrów lotu, jak i zapisów w rejestratorze rozmów, tak zwanym CVR, gdzie stwierdzono liczne ślady ingerencji. Zostały one spreparowane dla potrzeb zafałszowanych teorii o pancernej brzozie. Podkomisja dysponuje zeznaniami i relacjami świadków zdarzenia będących w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, w tym przede wszystkim Rosjan. Wielu z nich słyszało eksplozję, zanim samolot uderzył w ziemię. Chcę powiedzieć, że podkomisja zgromadziła ponad 200 relacji świadków z tamtego wydarzenia. Wielu z nich, ponad 20, słyszało co najmniej dwie eksplozje.
widziało wybuch i widziało rozpad samolotu, zwłaszcza jego ogonowej części. Podkomisja w swoim raporcie oraz załącznikach przedstawiła szereg dowodów wskazujących na akt bezprawnej ingerencji na samolocie Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku. Przejdziemy teraz do omawiania dowodów pokazujących, jak doszło do eksplozji w samolocie Tu-154M, co było główną przyczyną katastrofy 10 kwietnia 2010 roku nad lotniskiem w Smoleńsku. Zniszczenie lewego skrzydła za pomocą ładunku wybuchowego. Lewe skrzydło zostało zniszczone przez wybuch. Ilustruje to film porównujący dźwięk nagrany na kopiach CVR z dźwiękiem wybuchu w eksperymencie przecięcia modelu kesonu bakowego za pomocą materiału wybuchowego. Nagranie odgłosu wybuchu w kopiach CVR. W kopiach nagrań z kokpitu samolotu zidentyfikowany został odgłos wybuchu w lewym skrzydle w momencie, gdy samolot znajdował się pomiędzy bliższą radiolatarnią NDB a brzozą nad terenem, na którym nie było żadnych przeszkód. Pozycja samolotu w momencie wybuchu naniesiona na zdjęcie satelitarne z 10 kwietnia 2010 roku. Widać, że samolot znajdował się wówczas ponad 100 metrów przed brzozą. Wybuch skrzydeł potwierdzają. Kopie nagrań z rejestratorów CVR, MLP i ATM. Wyniki eksperymentów Instytutu Lotnictwa i Wojskowej Akademii Technicznej z modelami Tu-154M. Analiza numeryczna milisekundowego dźwięku wybuchu. Stenogram z nagrań CVR wykonany przez Instytut Ekspertyz Sądowych i ABW w 2021 roku. Eksperymenty wybuchowe wykonane przez podkomisję. Porównanie kopii nagrań z rejestratora CVR z zapisami rejestratorów MLP i ATM, na których zapisana została reakcja autopilota po wybuchu niecałe 2 sekundy przed brzozą.
Wyniki eksperymentów z modelem Tu-154M w tunelu aerodynamicznym oraz latającym dronem weryfikujące zapis parametrów lotu po wybuchu. Analiza numeryczna podobieństwa między milisekundowym dźwiękiem nagranym w kopii CVR i eksperymencie podkomisji. Stenogram z nagrań CVR wykonany przez Instytut Ekspertyz Sądowych IABW w 2021 roku i odnotowujący na ponad 100 metrów przed brzozą prawdopodobny odgłos zderzenia z przeszkodą terenową. W tym miejscu nie ma żadnych przeszkód terenowych. Eksperyment przecięcia modelu kesonu bakowego za pomocą materiału wybuchowego. Lewe skrzydło samolotu zostało zniszczone za pomocą wybuchu ponad 100 metrów przed brzozą rosnącą na działce Bodina. Szanowni Państwo, ja apeluję teraz do wszystkich naukowców, wszystkich mediów, wszystkich polityków, żeby zapoznali się szczególnie z tym materiałem, żeby go przeanalizowali, żeby go zweryfikowali, żeby zdali sobie sprawę, że jest to bezsporny, niepodważalny dowód na eksplozję, która rozpoczęła katastrofę smoleńską, która zainicjowała wybuchy, które doprowadziły do śmierci całej polskiej delegacji z panem prezydentem na czele. Przejdźmy teraz do następnej serii materiałów dowodowych dotyczących materiałów wybuchowych. W roku 2012 w trakcie badań wraków w Smoleńsku wykryto ślady materiałów wybuchowych takich jak pentryt, trotyl, heksogen i nitroglicerynę. W 190 przypadkach, powtarzam, w 190 przypadkach, w tym jednoczesne wskazania dwóch detektorów wystąpiły w ponad 160 pakietach. Informacje o wykryciu RDX i trotylu zostały ukryte przez prokuraturę wojskową, choć szef tej prokuratury na posiedzeniu Komisji Sejmowej w 2013 roku przyznał, że obecność trotylu została wykryta. Podkomisja wystąpiła w tej sprawie fałszerstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego wobec sprawców. Brytyjskie laboratorium potwierdziło obecność materiałów wybuchowych RDX, trotyl, pentryt w 89 z 238 przebadanych próbek, w tym na próbkach pobranych z fragmentu lewej części centropłata Tu-154M blisko drzwi awaryjnych, gdzie podkomisja typuje epicentrum wybuchu, który zniszczył samolot Tu-154M, jak też w próbce z lewej strony samolotu z części podkokpitowej. Obecność tych materiałów została również potwierdzona na fotelach samolotu. Pasażerowie bądź załoga nie mogli nanieść ich na elementy wyposażenia samolotu, o czym świadczą zeznania oficerów Biura Ochrony Rządu, którzy w trakcie kontroli pirotechnicznej bezpośrednio przed wylotem nie ujawnili obecności śladów materiałów wybuchowych w samolocie. Należy podkreślić, że materiały wysokoenergetyczne zostały stwierdzone również w miejscach niedostępnych dla pasażerów, załogi i techników. Miejsca te były zamknięte od czasu remontu w Samarze.
wobec czego pochodzenie materiału w tych miejscach jest bezdyskusyjne i nie może być przypisane pasażerom, załodze lub polskim żołnierzom. Po czwarte, w wyniku przeprowadzonych przez doktora habilitowanego pana Jacka Wójcika badań opisanych w artykule spektrometryczne badania śladów pozostałych po eksplozji etylenu odpowiadające na niektóre pytania dotyczące katastrofy polskiego samolotu numer 101, w tym tekście zrecenzowanym i opublikowanym w amerykańskim piśmie Journal of Forensic Science stwierdzono obecność kopolimerów tlenku etylenu z reakcji zainicjowanej pentrytem, co wskazuje na fakt, że eksplozja tlenku etylenu została zainicjowana przez pentryt. Znalezione produkty eksplozji tlenku etylenu nie pozostawiają miejsca na wątpliwości co do jej zajścia. Podkomisja dodatkowo potwierdziła obecność nadmiarowych ilości glinu w stosunku do krzemu, nieporównanie wyższa wielokrotnie niż w zbadanych próbkach ziemi smoleńskiej, co wskazuje i potwierdza wybuch termobaryczny tlenku etylenu w obecności glinu. Porównano skład pierwiastków krzemu do glinu w próbkach ziemi pobranych z przedmiotów pochodzących z odzieży pasażera samolotu i w próbkach pobranych z wieńca i szarf, które znajdowały się w samolocie. Ta podwyższona zawartość glinu w stosunku do krzemu wskazuje na obecność innego źródła, z którego pochodzi glin. Tym innym źródłem był ładunek termobaryczny, gdyż w ładunkach tego rodzaju stosowany jest dodatek metalicznego glinu. Ładunek taki ma postać różnego rodzaju ładunków bomb paliwowo-powietrznych, w których wytwarzana jest chmura palnego ośrodka i następnie detonacja mieszaniny paliwowo-powietrznej. Jak Państwo pamiętają, w raporcie technicznym komisja wskazywała już na to, że był to najprawdopodobniej wybuch termobaryczny. Wówczas wielu polityków opozycji i wspierające ich media żartowały sobie z podkomisji, mówiąc, że nie ma czegoś takiego jak wybuch termobaryczny. Myślę, że po atakach Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, gdzie ładunki termobaryczne są używane do niszczenia dużej ilości ludzi i ich mordowania, przyjdzie na tych ludzi pewna refleksja, jak można tak bezczelnie kłamać. Po siódme, w przeprowadzonych przez podkomisję eksperymentach z użyciem ładunków paliwowo-powietrznych, czyli termobarycznych, stwierdzono występowanie po ich detonacji śladów materiałów wysokoenergetycznych, RDX, na części fragmentów modelu poddanemu eksperymentowi. Materiały wysokoenergetyczne typu RDX oraz pentryt są stosowane w tego typu ładunkach jako inicjatory eksplozji. Przejdziemy teraz do następnej sekcji dowodowej, mianowicie związanej z rekonstrukcją patowca Tu-154M numer 101 na podstawie materiałów dowodowych wskazujących na wybuch. Chcę powiedzieć, że ta rekonstrukcja opiera się o analizę obejmującą, to jest wielka praca podkomisji, blisko 90% całego samolotu. Rekonstrukcja lewej burty wraku została wykonana w ponad 90% powierzchni. Także rekonstrukcje prawej burty wraku zostały wykonane w ponad 90% powierzchni.
rekonstrukcja grzbietowego pasa dachu została wykonana w 66% powierzchni. Na skutek wybuchów wewnątrz kadłuba powstała fala uderzeniowa. Podczas jej przejścia przez poszycie zewnętrzne doszło na jej powierzchni do ogromnych różnic prędkości i ciśnienia, tak zwany opór falowy. W wielu miejscach poszycie zewnętrzne zostało rozerwane na małe odłamki z licznymi charakterystycznymi płatami i lokami powyłuchowymi, które możecie Państwo teraz oglądać, wywiniętymi na zewnątrz konstrukcji. Dodatkowo na skutek sprężenia i rozprężenia fali uderzeniowej powstał również efekt akustyczny, tak zwany grom dźwiękowy, słyszany przez wielu świadków zdarzenia, których zidentyfikowała komisja. Gdybym mógł prosić o następny ślad, świetnie. Wewnątrz kadłuba, w miejscu, w którym była mniejsza prędkość i ciśnienie fali uderzeniowej, poszycie zostało rozerwane wzdłuż podłużnicy grzbietu dachu i wywinięte na zewnątrz konstrukcji. Natomiast nie było tam dużej ilości odłamków. Obrys krawędzi przełomu poszycia dachu nad prawą burtą, rozerwanego na skutek gwałtownego wzrostu wysokiego ciśnienia wewnątrz konstrukcji, dokładnie odpowiada analogicznej krawędzi poszycia dachu nad burtą lewą. 11 kwietnia 2010 roku w godzinach wieczornych, oglądacie Państwo właśnie to wydarzenie, funkcjonariusze Federacji Rosyjskiej za pomocą szlifierki kątowej oraz nożyc hydraulicznych odcięli dach wywiniętej na zewnątrz lewej burty. Następnie odcięty dach został rozcięty na dwa mniejsze fragmenty A i B, tak by było trudno lub wręcz niemożliwe zidentyfikować ślady eksplozji. W orzeczeniu lotniczo-technicznej traseologicznej ekspertyzy sądowej wydanej przez eksperta Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej pana Dawidowa czytamy: górna część fragmentu kadłubu nie zachowała się. To kłamstwo. Ona się zachowała, tylko była niszczona. Analiza fotograficzna kształtów odłamków i ich rozrzut na głównym polu szczątków wskazuje na epicentrum wybuchu znajdujące się w początkowej lewej części zbiornika balastowego. Istnieje także materiał dowodowy pokazujący zniszczenia wybuchem centropłatu. Potwierdza on wygląd i stan pierwszego dźwigara, właśnie go oglądacie, centropłatu wyrzuconego kilkadziesiąt metrów na północny zachód. Na górnym zdjęciu widać płatki powybuchowe dźwigara lewego centropłata, natomiast na dolnym materiał porównawczy. Rozległy wybuch wewnątrz kadłuba spowodował powstanie fali uderzeniowej, która rozerwała konstrukcję Tu-154M nr 101. W miejscach, w których fala uderzeniowa przechodziła z największą prędkością i ciśnieniem przez poszycie zewnętrzne, ponad 2,5 km na sekundę, na niektórych odłamkach wraku powstały loki i płatki powybuchowe wywinięte na zewnątrz konstrukcji. W miejscach, w których fala uderzeniowa przechodziła z mniejszą siłą, kadłub został rozerwany wzdłuż podłużnicy grzbietowego pasa dachu i wraz z burtami został wywinięty na zewnątrz konstrukcji. Następnego dnia po zdarzeniu lotniczym funkcjonariusze Federacji Rosyjskiej odcięli rozerwany dach nad lewą burtą, pocięli go na mniejsze fragmenty.
Prace te nie zostały odnotowane przez śledczych Federacji Rosyjskiej w protokole oględzin miejsca zdarzenia. Biegły prokuratury rosyjskiej w orzeczeniu technicznej ekspertyzy sądowej w związku ze sprawą karną dotyczącą zdarzenia lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku, omawiając ten fragment rozerwanej i wywiniętej na zewnątrz części kadłuba, stwierdził, jak już wskazałem, że górna część kadłuba się nie zachowała. Stwierdzenie to wskazuje na intencję ukrycia materiału dowodowego. Przejdziemy teraz, proszę Państwa, do kolejnej fundamentalnej analizy wykonanej przez podkomisję. Oderwanie ogona i zniszczenie silników. Inne bezsporne dowody na wybuch to oderwany ogon i zniszczony korpus sprężarki niskiego ciśnienia lewego silnika. Widzicie Państwo obraz, jak wygląda ogon od zewnątrz po katastrofie. Ogon został oderwany od kadłuba poprzez ścięcie nitów łączących tę konstrukcję z resztą samolotu na wręce numer 66. Łączna siła potrzebna do ścięcia tych nitów to około 1,5 miliona kilogramów siły. Powtórzmy, 1,5 miliona kilogramów siły. Jest to minimalna siła potrzebna do oderwania ogona. Fala uderzeniowa pochodząca od wybuchu musiała mieć w miejscu przy ogonie ciśnienie około 12,9 atmosfer, czyli znacznie większe, nieporównanie większe, niż nominalne ciśnienie atmosferyczne. Trzy silniki napędzające Tu-154M mogły dać łączny, maksymalny ciąg wynoszący 31,5 tony. Niemożliwe jest więc, aby silniki w jakikolwiek sposób mogły przyczynić się do oderwania ogona. Żadne siły aerodynamiczne, bezwładności lub przeciążenia nie mogły osiągnąć takich wartości. Także uderzenie w ziemię przy upadku samolotu lub podczas hamowania na trasie od miejsca upadku do końca wrakowiska nie mogło wygenerować sił zdolnych odciąć ogon w sposób zidentyfikowany w katastrofie smoleńskiej. W grudź ciśnieniową zostały wbite elementy samolotu i jego wyposażenia. Gdyby uderzył wtedy w ziemię, to siła bezwładności miałaby przeciwny kierunek niż ta wbijająca wymienione elementy w grudź ciśnieniową. Przejdźmy teraz do lewego silnika. Zniszczenie tego silnika jest niewspółmierne do zniszczeń silników prawego i środkowego. Kompletne zniszczenie korpusu sprężarki niskiego ciśnienia przez rozerwanie na skos za pierwszym wirnikiem wentylatora nie ma uzasadnienia przy obrotach na szacowanym poziomie 10% tej sprężarki i przy wysokich obrotach pozostałych dwóch silników, a nie mających śladów takiej destrukcji. Jedyną przyczyną uzasadniającą te zniszczenia jest wybuch w centropłacie w okolicach trzeciej salonki. Pochodząca z wybuchu fala uderzeniowa uległa propagacji, doszła do ogona samolotu i uderzyła w grudź ciśnieniową wręgi numer 67A. Odbijając się od grodzi ciśnieniowej, rozeszła się na boki i poprzez wytworzenie wysokiego ciśnienia oderwała ogon na wręce numer 66 przez ścięcie nitów łączących go z tylnym kadłubem. Fala uderzeniowa, uchodząc na bok poprzez powstałą szczelinę między wręgami numer 66 i 65, uderzyła w przednią część lewego silnika, odrzucając osłonę wlotu powietrza w kierunku północnym na znaczną odległość i poprzecznie do kierunku lotu samolotu. Przednia część gondoli lewego silnika odsłoniła korpus i blachy tego korpusu zostały rozerwane na skos, niszcząc korpus sprężarki niskiego ciśnienia. Sprężarka oderwała się od wału układu niskiego ciśnienia, gdyż śruby mocujące wałek ściągający wieńce i wirniki sprężarki niskiego ciśnienia
zostały zniszczone i cała sprężarka rozpadła się na 3 wieńce wirnikowe i 6 wieńców kierownic. Pozostałe wirniki sprężarki niskiego ciśnienia były mocno zniszczone z oderwanymi łopatkami, a z ostatniego kompletu kierownic układu niskiego ciśnienia rozerwana łopatka w połowie została znaleziona przed pierwszą północną bruzdą, co pokazuje na miejsce eksplozji. Prawy silnik. Prawy silnik miał znacznie mniejsze uszkodzenia mimo wysokich, prawie nominalnych obrotów, co znajduje odzwierciedlenie w ostatnich zapisach rejestratorów parametrów lotu. Jest możliwe, że te wysokie obroty spowodowały powstanie dużych momentów żyroskopowych, gdy ogon z silnikami zaczął się obracać w powietrzu. Momenty żyroskopowe sumowały się z pozostałymi obciążeniami przenoszonymi przez węzły mocujące silniki do bocznych belek i pylonów i mogły oderwać silnik prawy nieco szybciej od ogona. Został on znaleziony na wrakowisku prawie prostopadle do kierunku lotu samolotu i około 30 metrów na wschód od lewego silnika. Widzicie Państwo, jak precyzyjnie, dokładnie robiona jest analiza tego, co naprawdę się wydarzyło. Przejdźmy teraz do najbardziej dramatycznych badań, jakie wykonała komisja i szczególnie chcę podziękować tym członkom komisji, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za te badania. Zniszczenia ciał, markery wybuchowe. Podkomisja ustaliła, że u większości ofiar występują możliwe do identyfikacji obrażenia będące wynikiem eksplozji, których zróżnicowanie z innymi obrażeniami było możliwe już na etapie oględzin zwłok na miejscu zdarzenia. Lokalizacja ciał oraz ich fragmentów w korelacji z ustalonym przez podkomisję mechanizmem niszczenia konstrukcji samolotu są w pełni spójne z charakterem odniesionych obrażeń. Do największych obrażeń połączonych z całkowitą fragmentacją ciał doszło w rejonie salonki numer 3 zlokalizowanej w okolicach centropłata. Lokalizacja ciał i fragmentów ciał świadczy o tym, że te eksplozje w kadłubie samolotu, że do eksplozji w kadłubie samolotu doszło w momencie, gdy znajdował się on jeszcze nad powierzchnią ziemi. Urazy oparzeniowe wystąpiły we wszystkich strefach samolotu zajmowanych przez pasażerów i członków załogi oraz obejmowały nie mniej niż 47% ofiar zdarzenia. Powtarzam, że urazy oparzeniowe obejmowały nie mniej niż 47% osób, które poległy nad Smoleńskiem. 29% ofiar ze stwierdzonymi oparzeniami ciał została odnaleziona poza rejonem występowania lokalnych pożarów naziemnych. U części ofiar wystąpiły oparzenia kierunkowe mające cechy oparzenia pierwotnego spowodowanego promieniowaniem cieplnym eksplozji. Świadczy o tym charakter oparzenia oraz fakt, że do oparzenia doszło przed zerwaniem ubrania z ciała. Wynikiem eksplozji było zerwanie ubrań z pasażerów. Tylko w przypadku 26% ciał pasażerów ubranie nie zostało zerwane. W pozostałych przypadkach, czyli w 74% zwłoki były całkowicie lub częściowo nagie, spalone lub rozkawałkowane. U ofiar stwierdzono występowanie licznych ciał obcych w ciele. Część z nich ma charakter odłamków o cechach powybuchowych, które penetrowały tkanki z dużą dynamiką, co wskazuje, że nastąpiło to na skutek eksplozji. U co najmniej jednej z ofiar stwierdzono występowanie stożkowania w kości, które stanowi jeden z istotniejszych dowodów, markerów eksplozji.
Stopień i charakter urazów u części ofiar wskazuje, że nie mogło do nich dojść, jedynie na skutek późniejszego uderzenia o ziemię i dalszego przemieszczania się szczątków. Podkomisja stwierdziła, że u jednego z członków załogi przebywającego w kokpicie wystąpiły obrażenia charakterystyczne dla oddziaływania eksplozji. Zwłoki tego członka załogi odnalezione zostały poza obszarem występowania ognia naziemnego. Obrażenia powybuchowe u członka załogi przebywającego w kokpicie, ale także u osób podróżujących we wszystkich salonkach samolotu wskazują, że eksplozja nie miała charakteru ograniczonego, lecz oddziaływała na ofiary w sposób przestrzenny, powodując obrażenia o różnym stopniu intensywności. W dokumentacji sekcyjnej pominięto fakt występowania wielu charakterystycznych obrażeń, przemawiających za tym, że nastąpiły na skutek eksplozji, w tym charakterystycznych urazów powstałych na skutek oddziaływania odłamków po eksplozji, uwidocznionych na zdjęciach ofiar. To dramatyczne badanie pokazuje, co naprawdę zdarzyło się nad Smoleńskim i jakie były tego skutki. Przejdziemy teraz, jeżeli można, do następnego slajdu. Porównanie symulacji rzeczywistych z rzeczywistym rozrzutem szczątków samolotu. Bardzo proszę profesora Biniendę o przedstawienie materiału. Celem przeprowadzonej symulacji Niar i Wad było odtworzenie uderzenia Tupolewa w ziemię na podstawie założeń przyjętych przez KBW LLP pod przewodnictwem Jerzego Millera. Pozwoliło to na porównanie wyników tych symulacji z rzeczywistym stanem szczątków Tupolewa na wrakowisku. Budowa numerycznego modelu samolotu wymagała procesu inżynierii odwrotnej, na co składało się wykonanie wielu pomiarów geometrycznych poszczególnych elementów konstrukcji, eksperymentalne charakteryzowanie materiałów użytych na poszczególne elementy konstrukcyjne, zbudowanie modelu w formacie CAD oraz zbudowanie modelu samolotu z 33 milionów elementów skończonych dla obliczeń w programie LS-Dyna. Wszystkie części samolotu zostały połączone elementami 1D, czyli nitami i śrubami, tak jak to jest w rzeczywistym samolocie. Zbliżenie centropłatu pokazuje wielką dokładność strukturalną tego modelu w porównaniu z rzeczywistością. Przeprowadzona symulacja jest więc dokładnym eksperymentem komputerowym, która może potwierdzić lub zaprzeczyć założenia przyjęte w warunkach początkowych przez porównanie rezultatów symulacji ze stanem faktycznym zniszczeń. Warunki początkowe symulacji są następujące. Samolot obrócony wokół własnej osi o około minus 150 stopni uderza w miękki grunt z prędkością postępową około 76 metrów na sekundę oraz z prędkością pionową w kierunku ziemi prawie 18 metrów na sekundę. Nakładając rezultaty tej symulacji na zdjęcie satelitarne głównego pola szczątków z siatką o dokładności 5 metrów, widać, jak samolot został zniszczony od momentu uderzenia w ziemię całą masą 80 ton w ciągu pierwszej sekundy. Niar zatrzymał obliczenia po jednej sekundzie. W momencie zatrzymania symulacji wszystkie fragmenty samolotu dalej ślizgają się po powierzchni ziemi z prędkością od 20 do 50 metrów na sekundę, wytracając prędkość przez starcie z gruntem. W następnej części prezentacji mamy porównanie zniszczeń otrzymanych w wyniku symulacji ze stanem faktycznym dla dużych fragmentów samolotu. Przykłady te udowodniają, że stan faktyczny nie mógł być uzyskany poprzez uderzenie całego samolotu w ziemię. W symulacji komputerowej charakter zniszczeń sekcji pasażerskiej kadłuba pokazuje głównie odkształcenia dachu, który jest wgniatany do środka kadłuba. Stan faktyczny natomiast pokazuje, że rozerwany dach wraz z burtami leżą na ziemi, wywinięte na zewnątrz.
Należy więc stwierdzić, że w rzeczywistości gwałtowne i wysokie ciśnienie wewnętrzne spowodowało powstanie naprężeń rozrywających dach wzdłuż linii nitów podłużnicy pasa grzbietowego i wywinięcie każdej połowy dachu wraz z burtami na zewnątrz w momencie, kiedy kadłub samolotu był jeszcze w powietrzu. W symulacji komputerowej część ogona oderwała się od części pasażerskiej kadłuba, ale gruć ciśnieniowa pozostała z częścią pasażerską. Widzimy, że gruź jest uszkodzona tylko przy ziemi i razem z częścią pasażerską kadłuba sunie z dużą prędkością po ziemi do przodu. W rzeczywistości widzimy, że gruć ciśnieniowa została razem z częścią ogonową na miejscu zdarzenia. Jest to dowód, że ciśnienie wewnętrzne w kadłubie nie tylko rozerwało dach, ale również oderwało i odepchnęło gruć z częścią ogonową z silnikami do tyłu. W ten sposób postępowa energia kinetyczna masy silników została znacznie zredukowana. Część ogonowa wraz z silnikami jest najcięższym fragmentem Tu-154M. Zgodnie z prawami fizyki, tak masywna część powinna najdalej przemieścić się po ziemi na głównym polu szczątków. Fakt zatrzymania się tej części na początku głównego pola szczątków jest wynikiem gwałtownego ciśnienia w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu samolotu. Zobaczmy natomiast, co się dzieje z silnikami symulacji NIAR. Oba silniki, prawy i lewy, oderwały się od swoich pylonów, a silnik środkowy uwolnił się od mocowań wewnątrz części ogonowej i częściowo wysunął się na zewnątrz. W rzeczywistości tylko prawy silnik został całkowicie oderwany od pylonu, a pozostałe dwa silniki są razem przy części ogonowej na głównym polu szczątków. Mocowania silnika środkowego nie zostały zerwane, dzięki czemu silnik ten pozostał wewnątrz części ogonowej. Teraz przyjrzyjmy się zniszczeniu statecznika pionowego i poziomego. W symulacji komputerowej statecznik pionowy nie odrywa się od części ogonowej, a w tym samym czasie statecznik poziomy całkowicie odrywa się od statecznika pionowego. Natomiast w rzeczywistości znaczna część statecznika pionowego razem ze statecznikiem poziomym została oderwana od samolotu przed szosą Kutuzowa. Ten oderwany fragment w kształcie dużej litery T przeleciał w kierunku południowej granicy głównego pola szczątków i uderzył końcówką prawej części statecznika poziomego w ziemię pod kątem około minus 210 stopni. Ten fakt można znaleźć w raporcie MAC. Tak więc w symulacji inaczej działają siły na stateczniki niż to miało miejsce w rzeczywistości. Omówmy teraz proces zniszczenia drzwi pasażerskich na lewej burcie. W symulacji te drzwi upadają razem z kadłubem, który wyrywa głęboki krater w miękkiej, mokrej ziemi, zgniatając i skręcając w tym czasie te drzwi pod swoim ciężarem. Ze względu na szybki ruch kadłuba ślizgającego się po ziemi, drzwi nie mają szansy zostać wbite prostopadle do ziemi. Tylko po zgnieceniu i skręceniu uwalniają się od ciężaru kadłuba i w powietrzu przenoszą się kilkadziesiąt metrów dalej, aby upaść płasko na powierzchni ziemi. W rzeczywistości drzwi zostały wbite jak żyletka na metr głęboko w ziemię na samym początku głównego pola szczątków. W środku struktury drzwi znaleziono szczątki tkanki ludzkiej, które musiały tam się dostać, zanim drzwi zostały oderwane od samolotu. Materiał polimerowy pokrywy drzwi od strony kabiny posiadał widoczne znaki oddziaływania wysokiej temperatury. Faktyczne odkształcenia struktury drzwi całkowicie różnią się od odkształceń otrzymanych w omawianej symulacji komputerowej. Inne badania NIAR dedykowane analizie wbicia drzwi w ziemię pokazało natomiast, że warunkiem koniecznym, żeby drzwi wbiły się prostopadle w grunt, powodując odkształcenia najbardziej zgodne z rzeczywistością, jest minimalna prędkość pionowa około 125 metrów na sekundę przy prędkości poziomej mniejszej od 30 metrów na sekundę. Tak więc
w rzeczywistości drzwi musiały być wystrzelone z kadłuba jeszcze w powietrzu przez wysokie ciśnienie wewnętrzne w położeniu, kiedy kadłub wracał się na lewe skrzydło oraz był skierowany dziobem lekko do ziemi. W takiej konfiguracji wektor prędkości wystrzelenia drzwi był skierowany do ziemi i do tyłu, co spowodowało zwiększenie prędkości pionowej od 18 do ponad 125 metrów na sekundę i zmniejszenie prędkości poziomej z 76 do poniżej 30 metrów na sekundę. Aby ocenić znaczenie prędkości pionowej, Watt wykonał symulację uderzenia całego samolotu w ziemię w konfiguracji takiej samej jak NIAR, ale dla prędkości pionowej 12 metrów na sekundę, jaka była zapisana w rejestratorze tuż przed utratą zasilania. Porównując symulację Watt z symulacją NIAR, gdzie prędkość pionowa sięgała prawie 18 metrów na sekundę, okazuje się, że mniejsza prędkość pionowa umożliwiała przeżycie pasażerów w tylnej części kadłuba. Rezultaty symulacji NIAR, uderzenia całym samolotem w ziemię nawet przy bardzo dużej prędkości pionowej, nie zgadzają się w żadnym aspekcie ze stanem faktycznym wraku kadłuba i rozrzutem szczątków ofiar na głównym polu szczątków. W rzeczywistości dziesiątki tysięcy fragmentów wraku kadłuba i szczątków ludzkich zostało rozrzuconych na szerokości nawet pięciokrotnie większej niż średnica kadłuba. Ponadto ciężkie fragmenty samolotu, takie jak silniki i część ogonowa, oznaczone numerami 62 i 55, leżą na początku wrakowiska, podczas gdy lżejsze części kadłuba leżą około 100 metrów dalej, co widać na mapie sytuacyjnej z raportu MAC. Jeżeli dodamy wizualizację fragmentów odnalezionych pod ziemią przez polskich archeologów, to zobaczymy faktyczny stopień fragmentacji wraku. Aby oderwać każdy fragment lub go odkształcić, trzeba wykonać pracę, której suma musi równać się dostępnej energii w samolocie. Im więcej fragmentów i im mniejsze poszczególne odłamki, tym większa jest wymagana energia. Przy uderzeniu całym samolotem w ziemię dostępna energia nie jest wystarczająca, aby osiągnąć stan fragmentacji samolotu, jaki miał miejsce w Smoleńsku. Dodatkowym źródłem energii potrzebnej do otrzymania takiego stopnia rozczłonkowania, jak obserwujemy na wrakowisku w Smoleńsku, były wybuchy. Rozproszenie fragmentów z poszczególnych części samolotu zostawiło na ziemi mapę stanu faktycznego zdarzenia lotniczego w postaci odłamków, szczątków oraz zniszczeń drzew i śladów na ziemi, co pozwoliło na odkrycie prawdziwej historii rozpadu tego samolotu. Wnioski. Założenia przyjęte przez KBWL LP pod kierunkiem Jerzego Millera, które zostały użyte w badaniach NIAR i Watt, dają rezultaty, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu odnalezionych dowodów na polu szczątków w Smoleńsku. Lewe skrzydło zostało rozerwane w wyniku wybuchu około 100 metrów przed tzw. brzozą Bodina. Znaczna część statecznika pionowego wraz ze statecznikiem poziomym została oderwana przed szosą Kutuzowa. Grudź ciśnieniowa została oderwana od części pasażerskiej w momencie rozerwania dachu kadłuba jeszcze w powietrzu. Lewe drzwi pasażerskie 823 zostały wystrzelone na metr głęboko w ziemię wraz z fragmentami tkanki ludzkiej, gdy samolot był jeszcze nad ziemią. Zbiornik balastowy został rozerwany pod trzecią salonką centropłata przez znaczny wybuch. Kadłub został rozerwany wzdłuż lewej burty. Pasażerowie oraz załoga Tupolewa ponieśli śmierć w wyniku wybuchów. Naukowe analizy i rezultaty eksperymentów niektórych ekspertów katastrofy smoleńskiej po poddaniu eksperckiej recenzji zostały opublikowane w międzynarodowych pismach profesjonalnych. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Teraz przejdziemy do końcowej części, czyli tych zobowiązań, jakie
ciążą na każdej komisji badania wypadków lotniczych. Mianowicie, zanim przedstawimy zalecenia, chcę, byście Państwo zapoznali się z eksperymentem polegającym na zweryfikowaniu możliwości umieszczenia ładunków wybuchowych w samolocie oraz zdalnym ich zdetonowaniu. Nie ma bowiem wątpliwości, że miał miejsce wybuch, że eksplozja zniszczyła samolot. Ale często jest pytanie, w jaki sposób ten wybuch został zainicjowany. Komisja podjęła w tej sprawie badania i eksperymenty. W celu zrealizowania eksperymentu dokonano oględzin samolotu Tu-154M o numerze bocznym 102, znajdującego się na terenie 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Janowie koło Mińska Mazowieckiego. Oględziny dotyczyły dwóch miejsc, to jest przełomu poszycia końcówki lewego skrzydła oraz okolic centropłata, gdzie na podstawie przeprowadzonych przez podkomisję analiz oraz eksperymentów w Tu-154M numer 101 doszło do niszczenia konstrukcji samolotu za pomocą zainicjowanych ładunków wybuchowych. W trakcie rekonesansu wspomnianych elementów samolotu, to jest przełomu poszycia końcówki skrzydła oraz lewej przedniej części kesonu balastowego w centropłacie, wytypowano następujące miejsca możliwe do ulokowania urządzeń wybuchowych. W przedniej części skrzydła zamknięta przestrzeń za blendą blaszaną o numerze 626-1A, zamocowaną w nosku pierwszego dźwigara prawego skrzydła na wysokości trzeciej sekcji slotów. Należy podkreślić, że dostęp do tej przestrzeni był możliwy jedynie po wysunięciu slotów i odkręceniu 18 śrub mocujących blendę blaszaną. W tylnej części skrzydła półka po wewnętrznej stronie końcowej części gondoli skrzydła między żebrami 30 i 31 na lewo od hamulca napędu klap. Dostęp do miejsca był możliwy poprzez odkręcenie jedynie 4 śrub klapy i otwarcie jej. W lewej przedniej części kesonu balastowego w centropłacie na poszyciu wierzchnim kesonu pod panelami podłogowymi między 43 i 43 i 44 wręgą oraz między żebrami 22L i 1L. Dostęp był możliwy poprzez otwarcie klapy rewizyjnej. Kolorem czerwonym zaznaczono typowane miejsce ulokowania części urządzenia wybuchowego. Kolorem żółtym oznaczono miejsce podłożenia ładunku wybuchowego wewnątrz kesonu balastowego, to jest materiału wybuchowego z podłączonym zapalnikiem elektrycznym w typowanym miejscu, czyli w przestrzeni między 4L i 41 i 41 i 42 wręgą samolotu oraz między żebrami 3L i 2L kesonu. Wskazane powyżej trzy miejsca zwymiarowano i przystąpiono do realizacji kolejnych czynności, to jest zaprojektowania i skonstruowania sprawnych technicznie urządzeń wybuchowych zdolnych do inicjowania zapalników elektrycznych. Przeprowadzony eksperyment polegający na skonstruowaniu urządzeń imitujących wybuch oraz umiejscowieniu ich w konstrukcji samolotu, a także wykonanie prób sprawnościowych skonstruowanych urządzeń doprowadził do sformułowania następującego wniosku. Umiejscowione odbiorniki w konstrukcji samolotu okazały się sprawne technicznie, inicjując sekwencyjne zespoły zapalcze zapalników elektrycznych o prądzie bezpiecznym 0,2 ampera na dystansie ponad 1600 metrów
przy mocy nadawczej nadajnika 1 W. Gdybym mógł prosić o następny slajd. Montaż zewnętrznego detonatora. Baloniki wypełnione wodorem symulują ładunek wybuchowy w skrzydle. Przejdziemy teraz do zapowiadanej ostatniej części, czyli do zaleceń profilaktycznych, jakie wynikają z badań komisji. Na podstawie zgromadzonego materiału oraz zgodnie z artykułem 140 ustawy ustępu 1a ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze, komisja proponuje wprowadzić następujące zalecenia profilaktyczne ze wskazaniem adresata. Przedstawię wybrane zalecenia profilaktyczne skierowane do państwa operatora. Z całością możecie państwo zapoznać się w raporcie, który jest już dostępny w internecie. Adresat tych zaleceń, które teraz odczytam, to minister obrony narodowej, służba kontrwywiadu wojskowego, służba wywiadu wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu. Po pierwsze, zabezpieczać i nadzorować w trybie ciągłym remonty wojskowych, transportowych statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Po drugie, przeprowadzać gruntowne sprawdzenie pirotechniczne wojskowych, transportowych statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej po każdorazowym remoncie. Po trzecie, wprowadzić punkt rozpoznania pirotechnicznego do protokołu odbioru remontu. W składzie komisji dokonującej odbioru powinni się znaleźć specjaliści od pirotechniki. Po czwarte, przeprowadzać obowiązkowe rozpoznanie kontrwywiadowcze miejsca remontu wojskowych transportowych statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. I po piąte, zapewnić ochronę kontrwywiadowczą osobom biorącym udział w przetargach na remonty czy zakup wszystkich statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. I wreszcie punkt ostatni, szósty, objąć rozpoznaniem kontrwywiadowczym firmy biorące udział w tychże przetargach celem wykrycia potencjalnej infiltracji przez wywiad obcych służb specjalnych. Następny adresat, Służba Ochrony Państwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po pierwsze, rozszerzyć zakres rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego statków powietrznych najważniejszych osób w państwie o sprawdzenie apteczki technicznej. To brzmi tak, ale apteczka techniczna ma blisko tonę, taki ma wymiar, taką ma ciężkość. Tyle zawiera elementów. A więc apteczki technicznej i luku bagażowego. Po drugie, wprowadzić obowiązek każdorazowego rekonesansu miejsca lądowania statku powietrznego przewożącego najważniejsze osoby w państwie zarówno na etapie organizacji, jak i w dniu przylotu. Zadanie wykonać ma Służba Ochrony Państwa we współpracy ze służbami specjalnymi. Po trzecie, wprowadzić niezbędne procedury w zakresie przygotowywania wyjazdów zagranicznych najważniejszych osób w państwie w obszarach wymagających uzgodnień i współpracy z innymi podmiotami, w tym między innymi w przedmiocie uzyskiwania zezwoleń na przeloty i lądowania oraz organizacji rekonesansów. Po czwarte, wprowadzić
po dokonanym rekonesansie wymóg akceptacji warunków zapewnionych przez państwo przylotu, w tym zabezpieczenia medycznego. Teraz adresat: Służba Ochrony Państwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej. Wypracować rozwiązania prawne umożliwiające obecność polskiego kontrolera lotów w organie zapewniającym kontrolę zbliżania na lotnisku docelowym, na którym ląduje statek powietrzny przewożący najważniejsze osoby w państwie. Państwo jako dziennikarze świetnie wiedzą, jak ten problem rozwiązują chociażby Stany Zjednoczone, ale także większość innych państw. Polska dotychczas ciągle nie. Adresat następny: minister obrony narodowej, służba kontrwywiadu wojskowego, żandarmeria wojskowa. Powołać osobną jednostkę koordynującą pozyskiwanie informacji i ochronę lotów najważniejszych osób w państwie, włącznie z osłoną kontrwywiadowczą załóg, pasażerów, osób towarzyszących, miejsc lądowania i pobytu, jednostki będącej dysponentem statku powietrznego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia aktem bezprawnej ingerencji. Po drugie, technicy nadzorujący eksploatację transportowych statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powinni działać wraz z pirotechnikami, by umożliwić kontrolę pirotechniczną również trudno dostępnych miejsc statku powietrznego. Wprowadzić instrukcje komplementarne do zasad ochrony statku powietrznego i rozpoznania pirotechnicznego zakładające współdziałanie Służby Ochrony Państwa, Żandarmerii Wojskowej oraz służb specjalnych. Następny adresat: minister obrony narodowej. Po pierwsze, stworzyć w strukturze Sił Zbrojnych jednostkę zajmującą się wyłącznie lotami najważniejszych osób w państwie i dysponującą specjalnie wyszkoloną kadrą wszystkich specjalności związanych z lotnictwem, od prawnych, technicznych, po lotnicze, bojowe i związane z bezpieczeństwem operacji lotniczych. Po drugie, wprowadzić następujące rozwiązania techniczne. Wyposażyć samoloty transportowe dla najważniejszych osób w państwie w następujący sprzęt i systemy. Po pierwsze, system biernej i aktywnej osłony bojowej. Po drugie, system osłony cybernetycznej. Po trzecie, system stałej kontroli komunikacyjnej między samolotem przewożącym najważniejsze osoby w państwie, a jednostką dysponentem statku powietrznego. Po piąte, rejestratory lotu, najlepiej zdublowane, na bieżąco przekazujące parametry lotu do jednostki będącej dysponentem statku powietrznego, muszą znajdować się w każdym z takich samolotów. I wreszcie muszą tam także się znajdować czujniki szybkiej reakcji, które trwale rejestrują ciśnienie maksymalne w kadłubie, w skrzydłach i innych krytycznych obszarach konstrukcyjnych samolotu. Punkt ostatni tych dyspozycji. Przechowywać kopie kontroli technicznej i dokumentów samolotu w jednostce będącej dysponentem statku powietrznego. Podkomisja skierowała również zalecenia profilaktyczne do państwa miejsca zdarzenia oczywiście oraz dodatkowe zalecenia profilaktyczne mające na celu usprawnienie procesu badania zdarzenia lotniczego, z którym można zapoznać się w raporcie. Na koniec trzeba przypomnieć, że w roku 2018, o czym niestety media zapomniały, wtedy zapomniały, Rada Europy, jedną z najważniejszych instytucji europejskich, w swoim raporcie i rezolucji przywołała prace podkomisji wskazujące na eksplozję jako przyczynę katastrofy smoleńskiej. A w roku 2019 kanclerz Niemiec podczas wizyty w Polsce potwierdziła fakt aprobaty przez Niemcy stanowiska Rady Europy w tej sprawie. Szanowni Państwo, zaprezentowany raport w opinii komisji może i powinien stanowić podstawę
do podjęcia działań na terenie, na arenie międzynarodowej, w tym możliwe złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który jest organem Rady Europy. Z raportem oraz załącznikami, które liczą ponad 10 tysięcy stron, możecie się Państwo zapoznać w internecie. Tutaj macie adres. Rodziny ofiar otrzymały zarówno raport, jak i wszystkie materiały przed naszą konferencją. To oczywiste. Duża część rodzin zapoznała się z raportem po jego zatwierdzeniu przez komisję 10 sierpnia zeszłego roku. Bardzo dziękuję całej komisji za gigantyczną pracę, jaką Państwo zrealizowaliście, za poświęcenie, za wytrwałość, za odwagę i olbrzymią wiedzę, którą zainwestowaliście w tę największą tragedię i w jej wyjaśnienie, jaka miała miejsce w Polsce po II wojnie światowej. Trzeba być tak odważnymi ludźmi i tak zdeterminowanymi jak wy. Chcę też podziękować w szczególności osobom, które mieszkają poza Polską. Pozwolę sobie wraz z panem profesorem Biniendą, profesorem Nowaczykiem, szczególnie wspomnieć o panu doktorze Szuladzińskim, specjaliście od problemów eksplozji, specjaliście od badań metodą elementów skończonych, który jako pierwszy naukowiec już w roku 2011 przedstawił hipotezę wybuchu, który zniszczył samolot i zabił całą polską delegację z panem prezydentem Kaczyńskim na czele. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dziękuję państwu.